No, no dziś taki, jakby powiedzieć, filmik na życzenie widza. Mamy zamocowany na przykład jakiś krążek blachy, czy jakby powiedzieć, łatwiej będzie kwadrat w uchwycie czteroszczękowym i chcemy wyciąć tutaj otwór na przykład Fi25. Ja to odwrócę na chwilę. Fi25. O, Fi25. No i potrzebny nam jest do tego taki bardzo dziwny nożyk. I teraz ten nożyk będę tutaj rysował od waszej strony. O. I ten nożyk musi mieć coś takiego, jakby kształt, patrząc od czoła w kierunku waszym, żeby tak, od tej strony, na przykład tutaj wyjdzie R12,5. No to w tej strony, tutaj z tej strony zewnętrznej, robimy promień R12. No i z drugiej strony, jak wcinamy się w blachę, też musimy zrobić jakiś promień. No i na przykład tutaj zrobimy, taki będę strzelał, promień Fi15. To jest wszystko, wiadomo, przykład, ale to będzie dość za gruby nóż, powiem wam. Także nie, tu zmienimy sobie to na 20, żeby było łatwiej. Fi20. Czyli mamy tutaj grubość tego noża 2,5 mm. No i od drugiej strony, tu patrząc, to tutaj mamy Fi10. To tutaj też robimy sobie promień. Tylko wtedy tu od tej strony, żeby nam nie tarło po tym R20, no to tutaj sobie robimy promień, na przykład wyszłoby 10, to tu będzie promień R10, przecinek na przykład 50. O. I wtedy jak ten nóż tutaj tą górną krawędzią skrawającą będzie miał 2,5 szerokość. Z tej strony musi mieć promień, żeby nie tarł nam po tym, a z drugiej strony musi mieć promień, żeby nie tarło po tym. I wtedy są mniejsze odpory, jakby powiedzieć, skrawania. Od czoła musi być przycięty też podobnie taki nóż, od czoła patrząc, też przycięty jak przecinak. O, i tutaj jak najmniej, o, coś takiego, tutaj może być pełny. Na początku też każdy nie próbuje, jak to mówię, najpierw dobrze spróbować, to jest na aluminium. Tutaj też musi być troszeczkę podcięty, żeby tu było o takie ostrze skrawające. I odpowiednio patrząc z góry, teraz widok z góry, o, tak leciutko uciekamy, tu jest troszeczkę duży może ten kąt, ze 3-4 stopnie, żeby było o, to jest widok z góry takiego noża. Tu wiadomo, że będzie trzonek i to będzie wszystko sztywne. Nie róbcie od razu za długich tutaj noży, to może mieć 5 mm, wtedy jest sztywniejszy. Tu patrząc z boku to jest ostrze, a jeszcze patrząc od czoła patrząc na ten nóż, to tak, żeby odwrócić. U góry, o, i na dole coś takiego. To jest widok od czoła. Tylko tutaj jednakowo, żeby było. Tu jest patrząc z góry, z boku i od czoła. O. I tutaj właśnie chodziło mi o te promienie. Żeby było tak w odpowiedni sposób podcięty. Żeby sobie tak dopasować, żeby ten promień był mniejszy niż ten i wtedy nie będzie tarło, a tutaj większy i też nie będzie tarło po tej wycinanej średnicy. Także proponuję zacząć od wycinania na przykład blaszki aluminiowej, bo tam widz zaczynał, próbował na blasce kwasowej. No to trudno się wycina. Trzeba stosować nie za duże obroty. Najlepiej też nóż, taki wycinek z płytką widiową. No i oczywiście chłodzić. Dobrze jest jeszcze teraz
podczas takiego wycinania zablokować sobie sam, jak to się mówi, cały suport, żeby suport nie miał żadnych luzów, żeby tego noża nam nie wciągało, bo jak przy mniejszych tokarkach, to materiał potrafi wciągać nóż. Także tylko wtedy mamy luz na szufladce od iMaca. Także dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.